niedzielę 24 października na Gutwinie blisko 200 osób zatańczyło taniec Jeruzalema. Nie będziemy dzisiaj pobijać rekordu Polski w tańcu Jeruzalema. No z uwagi na to, że w ostatnim okresie miasta pobiły rekord z bardzo dużą ilością osób. Będziemy to robić w późniejszym okresie, natomiast dzisiaj rekreacyjnie, wspólnie, jako inicjatywę społeczną zatańczymy taniec Jeruzalema. Taniec Jeruzalema, zwany też jako wyzwanie Jeruzalem Dance Challenge, to układ taneczny, który zyskał popularność w 2020 roku. Wiele miast w Polsce organizuje swoich mieszkańców, aby go zatańczyć. A skąd pomysł, żeby w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizować takie wydarzenie? Wydaje mi się, że jakby popularność tego tańca też tutaj odgrywa ważną rolę. To, że on jest prosty, tak naprawdę muzyka jest bardzo rytmiczna. I na przykład jak dla mnie to same nogi tak naprawdę się układają do tańca. To jest bardzo łatwy układ taneczny. Składa się on tak naprawdę z 4 kroków powtarzanych w rytm muzyki. Dzieci, młodzież, dorośli bez względu na wiek i umiejętności taneczne udowodnili, że taniec to nie tylko sztuka, wymagająca wielu przygotowań. Dla blisko 200 osób była to przede wszystkim dobra zabawa. Głównym celem takiego tańca jest, mi się wydaje, integracja. Spotkanie z innymi. Współtworzenia jakiejś fajnej inicjatywy. Na co dzień nie tańczymy. Dzisiaj jest wyjątek, integrujemy się, będzie fajna zabawa. Ostatnia udana próba pobicia rekordu Polski miała miejsce we wrześniu w Brzesku, gdzie taniec Jeruzalema zatańczyło około 1500 osób. Organizatorzy ostrowieckiego wydarzenia zapowiadają, że próba pobicia rekordu zostanie podjęta w późniejszym terminie.